mamy obecnie czas rozliczeń powyborczych. Wirtualna Polska też musi się rozliczyć z panami posłami. No niestety pan poseł Dziedziczak przegrał swój zakład i musi założyć tę oto koszulkę. Pewnie będzie bolało. Myślę, że trzeba ją uaktualnić i już wtedy tak bardzo bolało nie będzie, ale proszę, tu myślę, że jest ładniejsze. Ja myślę, że jest ona jak najbardziej uaktualniona, bo Donald Tusk wygrał wybory. Tak, wygrał wybory, ale trzeba się zastanowić, w czym on jest najlepszy. No, moim zdaniem, chociaż zaraz będzie riposta, w rządzeniu Polską najlepszy nie jest, co widać choćby po polskiej służbie zdrowia czy wzrastającym bezrobociu, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Także myślę, że propagandowo na pewno jest najlepszy. No dobrze, to proszę po prostu włożyć tą koszulkę i będziemy kwita. Będziemy dobrze. Boli. Przygotowany. Nie, ale zaraz. Nie, no panie pośle. No najpierw powinien pan założyć koszulkę. No. Ale nic nie mówiliśmy o dopisywaniu. No nic nie mówiliśmy o dopisywaniu, no jak, no. The best of. No panie, takie są zakłady z PiS-em, no takie są zakłady z PiS-em. Dlatego wybory przegrywają, nie dotrzymują słowa. Panie pośle, nie dotrzymał pan słowa. Nie zakładam. Przecież mówiliśmy o założeniu. Zakładam, Donald Tusk wygrał wybory. I tak jak zapowiadałem, bo już zapowiadałem, że dopiszę. No szczerze, niewyraźnie na was grolił pan na tej koszulce, nic nie widać. Donald Tusk jest najlepszy w propagandzie i muszę to powiedzieć jako były rzecznik rządu, że naprawdę mówię to z uznaniem i bez żadnej złośliwości. W propagandzie ten rząd przez 4 lata był naprawdę najlepszy po 89 roku i sam Donald Tusk też jest akurat w tej sprawie, w przeciwieństwie do walki z bezrobociem i reformy służby zdrowia, jest na pewno najlepszy w propagandzie, na pewno. Ale żeby pan się poczuł lepiej, to ja muszę pokazać koszulkę, bo byliśmy oczywiście przygotowani na drugi scenariusz. Panie pośle, cieszy się pan chyba, że nie musi pan jej zakładać? Bardzo się cieszę i dziękuję tym 40% Polaków, którzy za Platformę zagłosowali, że nie mam dzisiaj takiego dylematu. Także na pewno się z tego powodu cieszę. No, cieszę się głównie z tego, że wygraliśmy wybory, bo to daje szansę dobrej kontynuacji przez kolejne 4 lata. I spokojnego rządzenia Polską. Ale pan wspominał, że nie. No jeszcze nie, bo ja myślę, że z takim napisem to takie trofeum może pan zanieść do klubu PiS-u. Bardzo elegancko, naprawdę. Ojej, no fatalnie. Nie, no po prostu. Nie, no naprawdę, no może pan założyć, jeżeli już pan dopisał ten. Dziękuję. Nie, ale w PiS-ie nie tylko są rozliczenia tutaj, jeśli chodzi o kampanię, też są w PiS-ie, więc nie dajmy szansę posłowi elektowi, żeby w tym PiS-ie został, bo jak za długo będzie taką koszulkę nosił, to prezes może jednak nie poczuć się tego, nie zrozumieć tego żartu do końca i będzie rozliczony tak jak Ziobro i koledzy. Obawia się pan o swoją przyszłość? W najmniejszym stopniu się nie obawiam, zresztą mój wynik wyborczy, że tak powiem, powoduje, że czuję się znakomicie i chciałbym podziękować wszystkim wyborcom z ziemi leszczyńskiej, z ziemi kaliskiej za tak dobry wynik. Dziękuję za zaufanie i nie zawiodę.